Na całym świecie ludzie robią takie koła. Następnie wrzucają filmy do internetu i pokazują nam, że dzięki takiemu samonapędzającemu się wynalazkowi możemy wytwarzać prąd. Wystarczy podłączyć do tego jakąś turbinkę. Czy tak jest? Ja uważam, że nie. Nie mogę już wytrzymać, patrząc na te filmy, bo uważam, że to jest typowy internetowy fake i bzdura. Ale wśród moich znajomych pojawia się teoria, że to ma sens, że to jest możliwe. I ja dzisiaj muszę to udowodnić. Ja muszę przeprowadzić ten eksperyment. Zapraszam na ten film. Zobaczycie, jakie były efekty tego eksperymentu i co z tego wyszło. TV, dzień dobry Państwu. Co to jest tutaj? Co to jest? A to, co to jest, to oczywiście koło rowerowe. I dwa krzesła. I po co to tu wszystko stoi? Ano po to, bo muszę zrobić dzisiaj doświadczenie. A jakie doświadczenie? To dowiecie się za chwilę. Muszę powiedzieć, że jest to efekt albo skutek takiej bardzo intensywnej rozmowy przy świątecznym stole, gdzie z grupą znajomych poruszaliśmy różne tematy. Oczywiście też polityczne, ale zaraz uciekaliśmy z tych zagadnień politycznych, bo nie chcieliśmy się po prostu pokłócić. No i oczywiście potem, szukając tematu do rozmowy, rozmawialiśmy o różnych wynalazkach i między innymi o darmowym prądzie. Dzisiaj doświadczenie. Moi znajomi twierdzą, że można w bardzo prosty sposób uzyskać prąd. Nie myślimy tutaj o panelach fotowoltaicznych, o tak zwanym kole grawitacyjnym. Zaraz zrobię to koło, bo ja uważam, że to jest niemożliwe. Że jeżeli chodzi o prawa fizyki, to jest niemożliwe. A dlaczego? Już Wam tłumaczę. Ok, mamy dwa krzesła. To jest doświadczenie takie prowizoryczne, ale możemy tutaj te nasze założenia, może nie nasze, założenia moich znajomych sprawdzić, czy one są rzeczywiście prawdziwe i czy są dobrze przemyślane. Bo każdy z nich twierdzi, że to jest na pewno możliwe, ale nikt tego nie spróbował. Ja oczywiście przejrzałem internet, ogromne ilości wiadomości i są tam ludzie, którzy robią takie turbiny grawitacyjne zrobione z koła rowerowego. Powiem Wam, że bardzo mnie to zainspirowało. Przymocujemy tutaj do tego koła butelki i ciecz w butelce będzie przechylać się w tą stronę i jakby wydłuży się ramię działania. I moi znajomi twierdzą, że w ten sposób przykręcone, przymocowane butelki, dokładnie tak, spowodują, że ramię, które będzie wystawało w tą stronę, będzie posuwało koło w dół. A ja uważam, że te butelki z tą cieczą, które będą wychodziły w tym miejscu, one oczywiście mają ciecz cofniętą, ale ciężar tej cieczy, myślę, może się mylę. Ciężar tej cieczy jest taki sam jak tutaj. I wydaje mi się, że to koło nie będzie miało siły, żeby się samoczynnie kręcić. Bo oni uważają, że ta przesuwająca się ciecz na tym kole będzie powodowało, że ono się kręci. I w związku z tym, podobno, można do tego dołożyć dodatkowe koło pasowe, i można podłączyć turbinę, na przykład jakąś delikatną turbinkę wiatrową. Ja dokładnie nie wiem i myślę, że Państwo mi pomożecie. Czy to powinna być turbinka wolnoobrotowa, szybkoobrotowa? Powiedzmy jakaś turbina mała, jakaś może 1 kW. Zróbmy tak, spróbujmy, czy ten eksperyment w ogóle wyjdzie. Ja jestem bardzo sceptycznie nastawiony. Zobaczymy.
butelki. Ile mamy butelek? 2, 4, 6, 8, 9 butelek. 2, 4, 6, 8, 9 butelek. Teraz najważniejsza rzecz, uważam, którą trzeba zrobić. Trzeba dokładnie sprawdzić, czy odległości między butelkami są takie same. To może być bardzo, bardzo kluczowe. I w razie, gdyby eksperyment nie wyszedł, to może być właśnie powód, że koło się nie kręciło. Dobra, czyli sprawdzam dokładnie odległości między butelkami i za chwilę ustawiamy i montujemy i zobaczymy, czy jest szansa, żeby to koło się kręciło, powiedzmy, grawitacyjnie. Zobaczymy. No dobra, możemy puszczać. Czuję, że nic z tego nie wyjdzie. Albo... Kiepsko to widzę. Jeszcze raz. No dobrze. Mamy wszystko ustawione. Posprawdzane odległości między butelkami są prawie, że identyczne. Prawie, że identyczne. Puszczamy koło. Sprawdzamy. Kiepsko to widzę. Jeszcze raz. Powiedzmy w tą stronę. No dobra, w tą stronę nie chcę iść, wycofuję się. No to spróbujmy w tą stronę. Internetowe głupoty. Zwracam się do moich znajomych. Słuchajcie, nie oglądajcie głupot. Macie doświadczenie, zrobione prowizorycznie, no ale założenia są takie same jak na tych filmach, które mi pokazywaliście. Nie chce się nic kręcić. Te butelki, ta ciecz, która przesuwa się w tą stronę i która wydłuża jakby ramię i powoduje, że ta część butelki powinna przeważyć to koło w tą stronę, jest chyba za słaba, bo ciężar wody, który jest z tej strony i który idzie do góry, jest chyba zbyt ciężki. Nie wiem, jak to wytłumaczyć. Państwo, którzy oglądacie, będziecie na pewno wiedzieć, dlaczego to się nie chce kręcić. A może zastosowałem złe butelki? A może powinna być inna, właśnie inny kształt butelki? Może to, że one są tak zrobione, tak zbudowane, może to powoduje, że to nie chce działać. A może powinny być tutaj rury, które są dłuższe? Nie wiem. W każdym razie nie chce się kręcić. No dobra, jeszcze raz. Porządnie, mocno. Jeszcze raz. Momentalnie się zatrzymuje i cofa się. Zaraz, 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 zaraz. No, no, no. I nic. No to spójrzmy jeszcze w drugą stronę. Nic. Moi drodzy, czy popełniłem tu jakiś błąd? Czy to jest doświadczenie bezsensowne? Czy można zamontować tu, nie wiem, inne butelki w innym kształcie, które będą powodowały, że to jednak będzie się kręciło? Może zamiast butelek coś innego? Może długie rury, takie po metrowe, 70-centymetrowe, półmetrowe? Czy wy uważacie, że powinno to być zrobione troszeczkę inaczej? Jeśli tak, to czekam na wasze opinie, czekam na wasze komentarze.
bo ja uważam, że jest to eksperyment, który jest już na samym początku skazany na niepowodzenie. Uważam, że te butelki, które wydłużają jakby ramię, gdzie woda spływa do dna, żeby ciągnąć to w dół, nie mają siły podnosić tych butelek do góry. Nie umiem tego wytłumaczyć. Państwo na pewno wyrazicie swoją opinię. Proszę, bardzo mi zależy na waszej opiniach. Napiszcie mi, co ja mam tu zrobić. Napiszcie, co ja zrobiłem źle. A do moich znajomych zwracam się, słuchajcie, no widzicie, udowodniłem takim prowizorycznym eksperymentem, że nie macie racji. Ale uwierzcie mi, chciałbym, żeby to się kręciło, ale się nie kręci. Pozdrawiam, Vigo Service TV, czekam na wasze opinie, czekam na komentarze i czekam na wasze pomysły, bardzo mi na tym zależy. Vigo Service TV, pozdrawiam z Poznania, cześć, trzymajcie się, dużo zdrówka w nowym roku życzę, dużo zdrówka, cześć!